Hello there. Stwierdziłem, że chcę sobie przypomnieć Mega Man X8, a równie dobrze. Mogę to zrobić na Steamie? Right. Capcom. Przede wszystkim to muszę sobie przypomnieć, o cholerę w tej grze chodziło, bo kompletnie jej nie pamiętam. Ostatnio od X8 grałem 100 lat temu. Czekaj, dasz pod A. To jest absolutnie najgorsze, co mogliście zrobić. Skok pod B, special pod X, normal pod Y. Zmień broń OK, zmień postać OK, double attack OK. Reszta jest OK, tylko ten dasz pod. O czym on był? Pod A domyślnie? Jezu, nie wyobrażam sobie. Nie czuję się na hardę chyba. Nie czuję się na hardę. Zdecydowanie nie czuję się na hardę, jeżeli chodzi o X8. Park Noego. Gdzie mój zero? Axel, ten tak zwany bezużyteczny robot? Dobra, jak się w to grało? Tak się w to grało. Przede wszystkim grało się w to lepiej niż X7, bo już widzę, że gra jest płynniejsza. I przede wszystkim dostajemy X od początku, to już jest duży plus. A, tutaj są gnojki. Czas to naprawić. Ja to aż taka jest płynna to na X7. To giant enemy crab? Is this the crab? Okej, czy jak mnie grabnie, to muszę intensywnie L2 wciskać? Czy tam L2? Odpowiedzią jest nie dać się grabnąć, ale to może być trochę wymagające. Wszystkie metale są moje. Dzięki stary. Doceniam wszystkie metale. Okej, okay, tak, co by nie było, że możemy cały czas grać X-em. Zostajemy z samym Axlem. Słyszę cię, ale nie mam zamiaru. Ale nie mam zamiaru tego sprawdzać, a o co chodzi? Wydaje mi się, że to na dole coś było. Lepszym pytaniem jest, czy ja mogę robić dasha i hovera? Nie. A szkoda. Mogę za to robić. Dajcie metale, dajcie metale, dziękuję. Tak się zastanawiałem, czy da radę zejść to z samym to jumpem, ale nie. Trzeba przeharwerować. Ui. Czy Axel miał w tej grze ta możliwość target lockowania, to mnie zastanawia. Bo wydaje mi się, że nie, ale nie jestem pewien teraz.
Tu jesteśmy bezpieczni, więc wszystko jest ok. Właśnie, czy Axel od początku ma copy shota, czy nie? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba tak. Więc jakbym chciał, to mogę teoretycznie się w to bawić. Raczej nie na tych przeciwnikach, bo nie jest to za bardzo warte. Duża ilość upgrade'ów. O, zero, witaj. Słynne ostatnie słowa? Okej, ale mamy zero i... Z tego co pamiętam, najbardziej lubiłem grać zerem w tym... w X8. Tutaj był jakiś upgrade, którego na razie nie zgarnę. Czy tu trzeba spać, czy można przeskoczyć? Trzeba spać, okej. Okay. To jest ten sam przeciwnik, z którym wcześniej walczyliśmy? To jest bardzo dobre pytanie. Wygląda podobnie, to na pewno. A? Użyć double ataku i muszę to pewnie wytejmować, aż on będzie widzialny. Tylko teraz, żeby nie skłamać. Double attack jest pod prawym triggerem, dobra. Let's go! Wszystkie metale są moje. Gra jest łatwa. Przynajmniej na razie. Pewnie będę wyplował te słowa za jakiś czas. Muzyka jest fajna, ale jednocześnie jest zagłuszona przez wodospad. Jak żyć? Cześć, Matt. Okej. Okay. Czyli dało się wybijać ten sposób. To zapewne Shinji. Uznałem, że skoro nie mogę streamować w godzinach takich jak normalnie bym chciał, a i tak planuję pograć w jakąś grę, która nadaje się do streamowania, to czemu nie? Czy da się go tak zrobić? Tak. Nice. Trochę uroki tego, że dosłownie nie mogę streamować się popołudniami przez robotę. Czy to się da na górę skoczyć? Tak. Chciałbym nie umrzeć. I ewidentnie powiedziałem to w tym momencie. Retry. Na normalu chyba retry chipy się resetowały. Bąk. Za blisko podchodzę. Ewidentnie za blisko podchodzę. I muszę coś tym zrobić. A, czyli też się dało. Nie wiem czemu z początku nie weszło mi to kompletnie. Okej, czy jeszcze raz tutaj. No bo mam pełne HP. Może tym razem będzie... nie wiem, czy nie pamiętam czegoś. Zgarnąć na górze. W sensie, czy się dało w tym momencie, czy nie. A już do siebie wrócę. Z tego co pamiętam, to jak ktoś mi tak jest, go trzeba się dużo wyrapać, jeżeli chcemy. Wszystko zebrać, więc nie zdziwię się, jeżeli będę miał jeszcze okazję do tego. A też nie chcę tego robić jakoś za bardzo z, nie wiem, podatnikami, niepodatnikami i tak bardziej inaczej ja spróbuję. Jeżeli bardzo nie będę znajdował rzeczy, to wtedy będę myślał. Tylko raz mi się umarło, nic strasznego.
Pełen dostęp? Tak, potrzebuję tego pełnego naładowanego do końca. A nie zawsze mi chodził. Ale to był dłuższy niż go pamiętam. Czyli tak, tu pewnie muszę... zrobić tak zwanego Dopplerka. Nie taki zły ten Doppler, jak na standardy Dopplerowe. Czy tu jest coś na górze? Coś jest. Przycisk do zgarnięcia. Czy ja zdążę? Powinienem. Nice. Czy to czas na bossa? Wygląda jak czas na bossa. Okej, okay, ale kto pytał? Najpierw musiałbym mieć pełen pasek, a do tego mi jeszcze chwilę zajdzie. Dajcie mi wymienić postać, bez... Bąk. Jezu, aż ten baty zadaje obrażeń. Dobrze jest na słuch brać ten naładowany Buster X-a. Bo efekt w pełni naładowanego Bustera ma swój zauważalny, znaczy zauważalny, bardzo wyraźnie słyszalny efekt. Za dobrze chciałem. Chyba wystarczy, yep. Łatwiutko. Domyślam się, że to najłatwiejsza część tej gry. Czy mogę zgarnąć te metale, które leżą? Nie, chyba wymagam za dużo. O nie, Vile, co ty robisz? Przecież umarłeś jakieś 7 razy. O nie, chłopcy kradnie replayidę. Nowy świata porządek, tak zwany. Czy możemy po prostu strzelić w podeju? Nie. Chyba nie, to nie. Sporo rzeczy nie znaleźliśmy. Gdybym miał złotówkę za każdym razem, kiedy jakiś sojuszniczy deployed z grzywką zasłaniającą mu oko. Ech. I to nie jeden. Od czego się dobrze zaczynało? Aha, Dynasty, najlepszy etap. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, to jest najgorsze. Na razie skoczę do laboratorium, zobaczysz, to coś mam. Welcome to the laboratory. This is where you can save your progress and develop chips.
Dobra, co mamy w chip developmentie? Mamy tutaj chipy, ale raczej ich nie chcę. Na upgrade'y jako takie, z tego co widzę, mnie nie stać niestety. Więc chyba na razie spasujemy. Lećmy do któregoś etapu. Do którego etapu będzie najlepiej pójść, to jest pytanie. O, nie pamiętam, Jezu. Może jeszcze gdzie nie pójdę, to będą jakieś problemy? Na zasadzie, że czegoś nie mogę zgarnąć jeszcze i będzie backtackowanie. No well. O nie, te nawigatorki, które dosłownie nic nie dają. Zauważyłem. Navigator? Czym jest Navigator? Gdzie są moje aczyjki za przechodzenie etapu bez nawigatorów? A nie, czekaj, gram na Switchu, więc nie będzie raczików. Okej, czyli mamy nie strzelać do deployidów. Jak to się grało? O Dynasty kojarzę jedynie, że jest to absolutnie paskudny etap. Ale nic ponadto. Nie ma tak, jak tutaj patronówka. I know, right? Au. Ja tego nie przeżyję. Yep. Pominąłem metal. A szkoda. Ja i perspektywa 3D bardzo się ze sobą nie lubimy. Nie, teraz mam. Zawsze miałem ogromne problemy, jeżeli chodzi o sterowanie w 3D. Dlatego większość platformy, jak grałem, była w 2D. Nie potrafię do końca wyczuć. Au. Au, au. Nie potrafię do końca wyczuć, gdzie jestem w przestrzeni, że tak to ujmę. I to chyba widać bardzo mocno. Tak samo jak nie pamiętam w tej chwili, czy... Manowara trzeba było po prostu... zestrzeić, czy dogonić, czy kidiabo. Ale czy ja mam ładowane basternie? Chyba trzeba w ogóle zestrzeić. Jednocześnie za cholerę nie pamiętam, czy tutaj były rzeczy do zgarnięcia. Gdzieś ty się podział, gdzieś ty mi uciekł. Au. Au. A, w ten sposób się boostowało, okej. Okay. Ja myślałem, że dalszym się boostuje i dlatego nie mogłem tak bardzo go dogonić. Nie zdążę, nic nie szkodzi. Gdzie ty jesteś? Bo chcę mieć się w jakimś rozsądniejszym położeniu. To nie było rozsądniejsze. Gadamy. O, jest za daleko. Głupie dystans do niego. Niedobrze. dobrze.
Muszę więcej tych butów zganiać, jeżeli chcę go odgonić chyba. Au. Jedu, perspektywa mnie! Myli ciągle tutaj. No przysięgam, że byłem pewien, że tego sięgnąłem. Nie sięgnę tego. Au. Jesus. Nie widzę tej perspektywy po prostu. Nie wiem. Jego pewnie po prostu trzeba ileś razy trafić. To było bardzo dziwne, że nie zaliczyłem jako zgadnienie tego. No! Czemu to się nie zgadnęło? Dobra. Bushido plus. Bushido plus. Bushido plus. Jestem w miarę blisko niego, więc może tym razem jakoś to lepiej wyjdzie. A, gadamy, nie zdążyłem sięgnąć. O. Więcej boostów potrzebuję. Chyba tu jest boost. Jaki to wytrzymuje? Bo zauważyłem, że jest obrzydliwy, wręcz twardy. Wiem, że nie trafię go też aż tak często, jakbym chciał. Au. Nie sięgnąłem. Tego też nie sięgnąłem, to ciekawe. Okej, okay, ten jest. To nie jest miejsce na boostowanie. To może być miejsce na boostowanie. Okej, okay, już się pali, to jest pozytyw. W ogóle chyba ten fioletowy metal, który tak notorycznie omijamy, jest czymś do upgrade'ów, które muszę zgadnąć. Bo to jest dokładnie to, czego się spodziewam. Chyba, spustuj się. A, nie zgadnąłem, Boże. To było okropne. Dasz, 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 pust, dasz. Chyba. Za dużo jest tu tego. Jep, tak myślałem. I znowu nie zgadnąłem. Gdzie się poziom manual? To jest. Czemu mnie to ominęło? God damn it. Przestań się palić. Przestań się palić. Po prostu już umrzyj. Just a little more. Czy to oznacza, że chłop wreszcie gdzieś wyląduje? O mój Boże. Po 10 tysiącach lat. O, ja nie robię nic złego. Dobra, jak się ogra. Na pewno i tak. Dobra, muszę być ostrożniejszy, bo zdecydowanie nie mam HP-ków na takie bicie się. Co ty robisz? Ja się da w ogóle zniszczyć, czy one już zostaną do końca walki? A mi to chyba jest najmniejsze z moich zmartwień.
Jak tak patrzę. Zwłaszcza, że nie mam X-a, więc nie mam na kogo się zmienić. Miałem X-a? Okej, już nie miałem X-a, I guess. I to chyba było ostatnie z moich żyć. Yep. No dobra. Co ty nie powiesz z tym zero? Powtórzmy. Mogę teoretycznie coś kupić, tylko nie wiem, co bym chciał. Bo jeżeli... Red Light chipy chyba były zużywane, right? To nie jest tak, że wszystkie się odnawiały. Więc nie ma sensu ich kupować w pierwszej kolejności. Combo, Super Recover, Spike Walker... Staroszkie, jeżeli ktoś bym chciał, to jakieś upgrade takie bardziej do siły, aniżeli do nie szybszego odnawiania, więc chyba wciąż muszę się trzymać. I będę musiał też przypomnieć sobie, jak się gra w tego ewidentnie, bo ta walka z Gigaboltem była nie najlepsza. To jeszcze jedno podejście. Czy u Manowara w ogóle były jakieś upgrade'y? Nie zdziwię się, że i ten nieszczęsny fioletowy metal, który tak intensywnie zawsze pomijałem, to jest jakiś upgrade. A to jak pięknie mi się udaje te boosty omijać, to w ogóle jest komedia. Au. I swear. A przynajmniej mogę się napalmić, a jest. Błyszczyk. A gadzę, jeżeli ktoś chce się po prostu nafarmić metali, to ten etap jest całkiem w porządku, bo pora ich po drodze jest. On jest za daleko teraz, żebym cokolwiek sensownie zrobił. Mogę to, że wszystko mi się teraz tak... A Boże, nie chciałem tego robić. Okej, okay, ja najwyraźniej zostanę zmuszony. Na bogów ta perspektywa mnie zabije. To już teraz tak wszystko się świeci, oznacza, że mamy jakiś limit czasowy? Tak mi się... Bo reszta mi to jakiś miała. Au. No nie jestem pewien, czy to jest właśnie z tym związane. I znowu nie zgadzam z nieszczęsnego fioletowego metalu. Bąk. 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 Au. Taktyczne omijanie boosta polecam. Doskonale. To wygląda, jakbyśmy mieli limit czasowy.
po prostu i jakbyśmy go przekroczyli. I znowu nie zgadnąłem tego fioletowego cholerstwa. O jedno. Yep, tak myślałem. To jest trochę okropne, kiedy gra wrzuca nam przeszkadzajki w takim miejscu, że ich nie możemy zobaczyć przez te zmiany perspektywy. Znowu fioletki nie zgarnąłem. No nic. Daleko jeszcze, chłopcze? Just a little metal, okej. Okay. Czyli już. Właśnie wyobraziłem sobie, że w tym momencie można było umrzeć. W sensie wtedy, kiedy nawigatorka nam mówi, że już jesteśmy blisko. Absolutnie nie byłbym zdziwiony, szczerze mówiąc. Jada, jada, słyszeliśmy już. I teraz spróbujmy to iść na nieco lepiej niż ostatnio. Czy on tutaj skacze? Okej. Okay. A tak jest dużo dłuższy niż myślałem, jedno. Gdzieś ty się pojawi na górze. Oj. To było coś paskudnego, prawda? Dawaj, nie? Gdzie on? Tutaj, dobra. A Jezu! Ja widziałem, gdzie on to strzeli. Dobra. To mi daje retry na bossie, więc jest to tyle dobrze. Za tym retrym już powinno wyjść. Tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że X tutaj będzie trochę lepszy przez zasięg. Zwłaszcza jeżeli nauczy się unikać rzeczy. Bo na przykład w tym momencie możemy w niego strzelać. A X tutaj, znaczy Zero byłby tutaj trochę bezużyteczny. Czy ja mam dasza domyślnie, czy mi się wydaje? To jest Sebastian, witam. Dużo przeciwników na nas. Dajcie mi zmienić postać, powiedz. Zmienić postać. Czy ja mogę mu sprzedać combo ataka? Niech to się mnie zgadza. Tak, wiedziałem, że chcę sobie przyjąć i ktoś się mi póki to idzie dokładnie tak jak ty tu streama widać. Ile było tu pobijeś tutorialowego XD? Dobra, jesteśmy względnie bezpieczni. Na szczęście widać, gdzie on te ataki robi, więc możemy się ustalić odpowiednio. Nice. Są ekrano.
I ja w sobotę. O, nie będę nic zaczynał, bo zaraz persona wychodzi i nie ma sensu zaczynać, również ja. Fajna, daj, cześć Pasku, witam, witam. Z góry mówię, kompletnie nie pamiętam tej gry, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, gdzie są upgrade'y. Więc będę się świetnie bawił. Okej, przynajmniej u tego. U Gigabolta ewidentnie nic nie było do zgarnięcia. Poza metalami. A propos metali. Czy jest coś, co ja chcę sobie ulepszyć? Chapaki mam wrażenie, żeby się przydało. Tylko pytanie, kogo ja właściwie chcę ulepszać? Ja wiem, że Diglaif jest rzeczą, ale się zastanawiam, czy chcę zrobić to przejście z Zerem czy X-em. Prawdziwy dylemat. Może X-em spróbuję tym razem zagrać. Poniedziałek, no i takie rzeczy. Przepraszam, że pracuję na drugą zmianę i nie mogę simować popołudniami wcześniej, no. Why not both? Może dlatego, że nie ja na tle metali? No, ale nawet sobie wezmę dwa upgrade'y do X-a. Od kiedy na drugą? Gdzieś od końcówki listopada. No, dlatego praktycznie od półtorej miesiąca streamowałem. Nie licząc tego, jak siedziałem na urlopie, streamowałem tylko i wyłącznie w weekendy, bo nie miałem za bardzo innej możliwości. Z samego bossa masz 2,5. Niby tak, ale nie pamiętam, jak biedny kosztują. Jak się pracuje na drugą zmianę. Znaczy, dla mnie to, czy pracuje na pierwszą, czy na drugą, nie stanowi różnicy. Aż tak bardzo. Większym problemem jest to, że zabiera mi to trochę możliwości. Jakby to ująć. Towarzyskie. Plus streamowanie. Bo to, czy ja sobie wstanę o 6 i potem o 15 mam dzień wolny, czy wstanę sobie o 8 i mam do 15 dzień wolny, to niewielka różnica. Znaczy słabościami czy dowolnie? Nie pamiętam słabości, równie dobrze mogę powiedzieć dowolnie. Zróbmy gimmickowe etapy najpierw. Te najbardziej gimmickowe etapy. Bo pamiętam, że tutaj zdecydowana większość etapu to był Raid Chaser. O, czyli nawet ze sobą się trafiłem. I tutaj na pewno nie złapię wszystkich upgrade'ów za pierwszym razem, bo pamiętam, że ten etap potem jest paskudny. Okej. Okay. Można było dashować, żeby się przyspieszyć. Można było do nich po prostu strzelać, jak jest transportować Buster. A z tego co pamiętam tutaj, żeby zebrać rzeczy, to trzeba było wiedzieć dokładnie, gdzie one są. A ja tej wiedzy zwyczajnie nie mam, więc nie spodziewam się, żeby mi się udało je za pierwszym razem zgarnąć. Jedno, nie umiem strzelać. To jest bombka. Czy dało się jakoś skakać, to mnie zastanawia. Czy dało się tylko dashować i strzelać? No i ruszać oczywiście. Poziom 3D to był poziom tego Gigabolta. To była dla mnie katastrofa. Tylko daszek, okej, okej. Czyli dobrze kojarzyłem. A nie, zdążę. Bąk. A, doskonale. Jest dokładnie tak dobrze, jak zapamiętałem. Witaj. Do mnie dobrze można by się zastanawiać takiej chwili, czy nie lepiej jest wyjść do menu.
bo wyjście do głównego menu resetuje życie. I można by sobie pomyśleć, że to w sumie lepsza opcja. Metalki, metalki. To jest metal, którego nie zgadnąłem niestety. Czy on był pomiędzy tymi wyskoczniami? Dobra, przestanę chyba na chwilę maszować, bo kciuk mi może nie wyrobić w takim tempie. To jest okej, tu trzeba było w lewo, to już pamiętam. Tutaj nie wiem, czy teraz miniboss nie będzie. O Boże! Byłem pewien, że mnie zepnie. Apteczki nie zgadnąłem. A propos minibossa. Hello? W sumie jak będę miał jakąś różniejszą chwilę, to muszę w opcji zerknąć, mam wrażenie. Bo nie podoba mi się to, że tak głośno mam efekty dźwiękowe, a tak cicho muzykę. Muzyka w tej grze na to nie zasługuje. Sound. O. Od razu lepiej. Bam, teraz sobie poleci. Zmienię tutaj postać. O, nice. Wszystkie metale, oddawać metale! Uję, oddawać metale. Wracając do segmentu jeżdżonego. Chyba oni się tam sami o siebie wysadzają. Jestem za wolny. Au, patrzcie teraz. O, tutaj było coś paskudnego, kojarzę. O, apteczka wpadła, bardzo dobrze. Tu się nie tym. Tu można było tym chyba. Tu się to whakiwało. Tylko nie wiem, czy zgadnę wszystko. Czy ja dobrze skaczyłem, czy to nie tu się whakiwało? Imbipod trzeba było zrobić dokładnie przeciwnie niż ja to zrobiłem. Ale bym się nie dziwił, szczerze mówiąc. Dobra, coś ty robiła, głupia latająca płaszczko. Bombki żeś puszczała, rozumiem. O Boże. I będę musiała na to uważać. Zrozumiałe. A kurde. Za dobrze. Nie dziwię się, że w takim razie nie przejdę etapu, bo został mi ostatni retry. A mam jeszcze bossa do pobicia. A nie pamiętam za cholerę bossów w tej klasie.
I chyba łatwiej będzie unikać po prostu. A, że szkoda. Dobra, that's fine, that's fine. Jeszcze nie? Bardzo jest skoczybek. To się ciebie wierci. Miałem nadzieję, że nie będzie tego aż tak słychać, szczerze mówiąc. Dobra, tym razem się udało go uniknąć. Edo, ile on ma HP? Możesz? Nie, nie może. Cholera. Nie podoba mi się to, co widzę. Chyba znowu pompki. Z której strony stay. Zdjąłem go? Tak. Jakby jeszcze apteczki mi dali, to już w ogóle byłbym szczęśliwy. Bo on za mało HP na bossa. Mam zdecydowanie za mało HP na bossa. A propos, tu co? Zdawało się, że tu było coś po lewej. Zero? To wygląda, jakby się to dało zrobić i będzie mnie to dręczyć. Przy czym pewnie i tak jeszcze nie mam jakiejś broni czy czegoś, żeby tamte lodowe bloczki rozbić. Concentrated Energy Laser. Hold up, jeszcze raz. Well, grounded to in the air. A? Okay. Hold up. A to jest... Special weapon... O Boże, ja pod Dixem mam? To będzie ciekawe. Zróbmy to jeszcze tak, w takim razie. O Boże, nie, nie, nie. Tu skok. Special weapon tu, normal attack tu, dobra. Co? Nie! Normal attack, dobra. Jest okej. Okay. Czy? Hold up. Push the special weapon button while grounded or in the air to execute this dashing slice. A z opisu bym się nie domyślił, że to jest dash atak. Bo muszę wykonać dasha, żeby zrobić ten atak. A z opisu moim zdaniem to kompletnie nie wynika. Oh well. Nie chciałem wchodzić. Ktoś to... Lawina Yeti. Też lepiej na X-a zmienić. Planuję, właśnie chciałem zmienić na X-a. Truly are an old man.
Change the world without thinking. Change the world with destruction? Leave it to a maverick to come up with that. Zmiana postaci? Plec? Oj. Dobra. Jak to działa? O, nice. Dobra, teraz ładuję czakrę. Słabość jest całkiem silna. Okej, okay, słabość przestała być silna. O, jestem w tym położeniu, nadal jest okej. Okay. On się teraz odpali, prawda? Yep. O Jezu. Nie! Nie widziałem tych projektili, goddammit. Paskudztwo. Będzie powtarzany etap. Pamiętaj, jak na pierwsze podejście i tak nie było źle, moim zdaniem. Dobra. To co, jeszcze raz lecimy, I guess. Te odgłosy, jeżeli masz na myśli jak było to zamierzone. I mam wrażenie, że ta ścieżka, którą wybrałem podczas segmentu chaserowego, nie była optymalna. I będzie mnie to dęczyć teraz. Ała. Na hardzie. Wiem, to kojarzę. To jeden z powodów, dlaczego stwierdziłem, że nie zaczynam na hardzie. Bo pewnie bym mógł próbować zaczynać na hardzie, ale uznałem, że za długo nie grałem w tę grę, plus kojarzę, że ich coś nie jest aż tak proste. Więc nie mam zamiaru. Znaczy no, wiadomo, nie jest to tak, że ja nigdy nie grałem w ich coś, tak? Zresztą nawet na kanale miałem serię. Po prostu zbyt dawno nie grałem nigdy. To było głupie z mojej strony. I tak. W tej części mam wrażenie, że teraz jest wygodniejszy przez to, jak szeroki jest jego. To. Ach, to tu. Ulala. A, this is fine. Wszystko jest okej. Okay. Teraz chyba mini bocik wpadnie pierwszy. Yep. Okej, okay, czyli mogłem teoretycznie hamować. Hello.
After that. Edu! Wiedziałem się bomb... Jak idiota. No, było bardzo intensywne maszowanie guzika, nie powiem. Sięgam, że tym jeżdżeniem na boki kompletnie nie zgarniam metali. Oj, może próbuję. I że dużo lepiej bym wyszedł po prostu stojąc na środku. Co za timing. Jedna rzecz, mi trochę brakuje, to żeby oni tutaj dopili apteczki jakiekolwiek. O, case in point, dziękuję. Ja Matej, witam, witam. Apteczki Wiktorzem? Nie no, pamiętam, że jak próbowałem kogoś na hardzie odpalić, to apteczki dopiły takich na Eximach. Czyli wcale. Ja to ogólnie pomysł z tym, że Exim to brak apteczek, to jakaś katastrofa. Ach. Bąk, bąk. A, nie zgadnąłem czerwonego metalu. Dobrze. A, nie powinienem. O Boże, mam ostatnie życie. Nie podoba mi się to. Nie no, nie wyjebałbym się przecież jak idiota przed jednym, prawda? 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 Masz technicznie dwa paski. Trochę tak, zwłaszcza, że jeżeli oberwę, to część jest jako czerwony HPK, ten może się wyleczyć w trakcie, kiedy postać siedzi jako backup. Cześć, to Mario, witam. O kurwa. O kurwa to X8, czy o kurwa to Shinji Rano? Czy oba? Mam nadzieję, że jeżeli chcę przeżyć, to powinienem wskoczyć w tą prawą od nogę, a nie w tą lewą. Będę musiał pewnie pogooglować potem, gdzie są upgrade'y. To co chciałem zobaczyć na rzecz 6 godzina, to pisz mój czat streamuje Shino, right? Chłop to losowo sobie Steamka odpala. Jak to tak można? Tego typu rzeczy powinny być nielegalne. Dobra. Ogarnięte, czas maszować, I guess. Myślałem, że go ogarnę na tyle szybko. Nie, jest, ale on jest wytrzymały. Winter Sage ma 3 Neutral Armor, tylko do niego coś trzeba było chyba zebrać najpierw. Zresztą nie jest tak, że ten Neutral Armor był w domyśle dostępny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, wymaszowane. Jutro ma sobie egzamin, największy przechód naszej drogi się mnie właśnie pyta, czy to się umiem, bo chyba nie. Najgorzej.
Bo to jest dosłownie takie... Kurwa, jeżeli on nic nie umie, to co ja mam zrobić? Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. X-em musi tkanąć. Okej. Jeżeli tak, to spróbuję tam podejść. Tylko ono, bo ja to łyknę sobie. X-a jeden etap. Jeden konkretny, czy jeden dowolny? You're a maverick. No, you're a maverick. No, you. No, you. Au. Jeden dowolny. No, okej, to mogę już iść tak naprawdę. Czemu to nie trafiło? Jak to działa? Dobra. O, wyszło kto całe życie grał... O mój Boże. Wyszło kto całe życie grał tylko tym? Zerem. Au. Dawaj. Teraz, dawaj. O mój Boże. Chyba jestem w dupie. Yep. Jestem w kompletnej kurwa dupie. Albo i nie. Jebałem się. Zmień postać jak masz stona. Raj, zapominam, że to jest rzeczą. Ja strasznie głupio się wypierdalałem na tym etapie. Nie, jak jestem już w rytmie, to zróbmy. Zero, jak mogę zebrać się wszystko w ten etapie, tylko nie trzeba jeszcze bronić Sunflowera. No, Sunflowera nie mam, bo jestem tylko po Gearbolcie. I ewidentnie nie pamiętam, gdzie są znajdźki tutaj, bo wydawało mi się, że są w tym tunelu, do którego skakałem i biorąc pod uwagę, że nic tam nie znalazłem, to chyba nie było to tam. Nie, gram na normalu. Na hardzie bym się nie odważył w tym momencie. Za długo nie grałem. Jak od razu na górę, po lewo jest kapsuła, po prawo jeden metal. Po lewo można wskoczyć? A w tym segmencie raj tracerowym niczego nie było? Bo mam się, że jeszcze w tym segmencie coś było, tam pod koniec, jak było to rozgrązienie, że albo skakujesz do tunelu, albo jedziesz tą ścieżką po lewej. Goddammit. Mam wrażenie, że znowu zrobiłem samo. Cóż, weź pan robisz po tej porze? Relaksuję się przed pracą. O, relaksuję się, grając w X-a się pojebało. Tylko leśle dystansu. Oj, si. O, mogę to jakąś w takim razie. Sexy zajcie. Okej, czyli pamiętam tego dużo gorzej niż myślałem. I I get, że dobrze, że sobie przypominam. Znaczy, żeby nie było, to nie jest tak, że... Potrzebuję ją sobie przypomnieć do czegokolwiek, po prostu ten. Lubię raz na X-ie zagrać w Mega Many, w które długo nie grałem. Nawet X5 ostatnio przychodziłem. Nie skończyłem go, bo jebać, bo starszy w X5. Nie. Gdybym ja był w robocie o tej porze, to bym mógł streamować normalnie. A od jakichś 2 miesięcy praktycznie jestem na... drugiej zmianie. Ja chyba po prostu wejdę do tego, do laba, jak patrzę na swoje continue. Bo to było jakieś nieporozumienie.
No dobra. Intermisje były dla metali chyba tylko, tak? Najlepsze misje do używania Diglaive'a, ktoś? Metal. Jezu, czemu Zero jest taki przyjemny w porównaniu do ich siódemki? I czemu właśnie się wyjebałem? Jebać. Mógłbym już pójść pod Diglaive? Excuse me? Mógłbym przysiąc, że Diglaive był bardzo późno. Nie no, żartujesz sobie ze mnie teraz, że już mogę iść pod Diglaive? Ewy, idę na razie skończyć. A potem będę myślał o Diglaive'ach. Czas ogarnąć swoje intensywne skill i szukać się odczynia. Aby X7.0 był zły. X7 było złe, kropka. Znaczy, ja domyślam się, że przesadzam aż nadto, ale dla mnie X7 jest zbyt wolne i toporne. I chyba najbardziej u Zero to widać. Bo inne postacie, jak to w miarę wolne i toporne, to jeszcze aż tak źle to nie wychodzi, bo się trzymają na dystans. Jeżeli Zero jest wolny i toporny... O Jezu. Potrzebujesz tam dawać generator? O, nie kuś mnie. Diglaive to taka zabawa, że za bardzo kolcie, jak widzę, że mogę po niego iść. Dobra. Trzecie, ja tam się nie wyjebie, prawda? Nie wiadę, apteczki genemet. Trzeba zmienić położenie palców na kontrolerze do maszowania. Zastanawiam się, czy się nie maszuje lepiej, szczerze mówiąc. No bo i nie. O, well. Set na jedną rotację. Au. A to po X-a. A, czyli jest bardziej mash friendly, że tak powiemy, bo... Nie muszę aż tak mocno. Dzięki, droga, trzymaj się mojego oglądania. Au.
back with it. Powinienem przestać grać tak, jakby miał zero wybranego, albo wybrać zero jedno twojego. O, apteczki, thanks. To bardzo mi jest z waszej strony. O, jedno. Aaa, nie zdążyłem wykręcić. Ale dobra, nie jest źle. Najważniejsze, że jestem po minibossie. Za dużo ich tu. Au. Chyba tym razem nie popełnię tego samego błędu, right? No nawet w najgorszym przypadku po prostu wezmę i się wyjebie na minibosie, który już na mnie leci. Au, Jesus. I slash się do jasnej cholery. Swoją drogą już tylko praktycznie ile? 4 dni do persony? Ale już będę miał śmieszkowania z polskiego tłumaczenia. Au. Fine. O, czemu będziesz naśmiewał się z roboty ludzi wykonujących twój zawód? O, nie wiem. Bo to dobra zabawa. Będzie ją dobre. Pamiętaj, nie będę narzekał, jeżeli tłumaczenie będzie dobre. Na prawej. Możesz? Chcę wyjebać? Nie. Tak. Doskonale. Znaczy mnie najbardziej chyba z personowego tłumaczenia ciekawi, jak będzie wyglądało tłumaczenie Wall Person. To nie tu, to tu. Czy jeszcze raz? Mówicie, że stąd mogę zrobić coś takiego, że tam doskoczyć tym śmiesznym atakiem. A, nie ten przycisk! Przycisk od specjal ataku, specjal atak. O ten, ebe. Za późno, bo muszę to zrobić tak się dasza. Aha, cześć Marcin, co tam? W trakcie dasza, ale pora na stream. Obwiniam drugą zmianę. O! Okej. Okay. Oczywiście da się. Myliłem się, boję się zapytać czym. Coś jest poza kapsułą. No tak, już wcześniej chłopaki pisali, że ten, że... Ja oprócz kapsuły jest metal. No bo czas wyjebać się na jej team po raz piąty. Ja patrzę chyba.
You're a maverick. No, you're a maverick. Everybody's a maverick. Mogę? Dziękuję. Chciałbym też unikać rzeczy. Powiedziałem. Ale bym sobie wybrał X-a. Ludzie mówią, że do Vivodni, bo sobie w Mega Manach są najprostsi. To jest generalnie prawda. To, że są wyjątki od reguły, niewiele zmienia. Zatrzyma się ścian. To by implikowało, że używam szarych komórek. A, czy ja tego jeszcze odbywałem, ej? To chyba jednak nie będę próbował. Nie przyzwyczaję się chyba nigdy do tego, że jako X mam domyślnie Dasha. Iceman jest w miarę prosty, bym powiedział jedno. Prizman nie jest najprostszym bossem ze swojej gry, to na pewno. Au. Jezu! Hopie. O, używanie pozlicza, o. Nie dobra. Dobra. Ej. A, żem pięknie to zrobił. A-a. Dobra. Mamy to. Specjalnie użyj. To by wymagało pamiętania o tym, że istnieją double ataki. To nie są bossowie, do których idziesz na początek. Hamin! Wiesz co? Bawi mnie trochę, że powiedziałeś Octopus. Biorąc pod uwagę, że dosłownie w tej samej grze jest Chill Fucking Penguin, do którego idziesz na początek. Dobra. Jada. Nikt nie pytał, palet. Co to za rzadki metal? Shock Absorber. Zastanawiam się, czy to naprawdę jest... Czy to naprawdę jest ram, w którym chcę grać więcej X-em? Może. Czy to będzie ram, w którym nie będę nadużywał Declave'a? Może. Pograłbyś Axlem? Nie. Axel nie istnieje. Tutaj potrzebowałem tylko X, nie potrzebowałem nikogo więcej. Axel jest dobry w X8. Przyzwyczajenie, szczerze mówiąc. Bardziej niż cokolwiek innego. Zwłaszcza, że X w 8 jest też bardzo fajny przez to, jak silny jest jego Buster. Chcę te metale. I teraz gdzie było... Zero day.
Rare metal. Jeszcze gdzieś powinien być pancerz dla X-a. On chyba dalej był, jeżeli mnie pan się myli. On nie był tu. On dalej był. Tutaj będziemy mieli bardzo pasjonujący segment strzelankowy. O, lipka, ależ to było wymagające i trudne. Tam jest jakiś rzadki metal, którego chyba nie mogę teraz jeszcze zgarnąć. Trzeba BKX-a, doskonale. Nie wiem, czemu wcześniej tego nie zrobiłem. X, wsiadaj do kapsuły. Clueless. A i to już chyba nic więcej nie było, co mogę zgarnąć. Ej, bo tamtego metalu nie zgarnę na chwilę obecną. O mój Boże, zapomniałem o tym. Już to jest rzeczą. O tym też zapomniałem, że jest rzeczą. Ludzie mogą iść do diabła. Czy on ma swój własny pasek HP? Nie, doskonale. Goddammit. Zastanawiałem się tutaj, czy... będzie to jakoś bardziej multi-hitowało. O, baby. Co za broń. Dostanę Acik, a nie czekaj, gram na Twitchu, gdzie nie ma Macików. Czy Asnek przechodzi przez ścianę? Okej, nie musiał przechodzić przez ścianę. Czy ja mam... Okej, czyli znalazłem części, znalazłem jeden rzadki metal. Daję chyba są to osiągnięcia samej kolekcji. Szczerze mówiąc, na Twitchu aż tak się w to nie bawię. Na PC-cie dużo bardziej, jeżeli bym miał, a tak to. No, a powiedzcie mi, co ja znalazłem. Weapon bot. O, zajebiście. Eba. Czas iść dalej. Czas robić tak zwany progres. Gdzie po Yetim?
Ktoś mówił, że mogę na upad tego iść już pod Diglaive, ale nie chcę Geyserem. Chcę ten nam zrobić X-em. Mam też wrażenie, że nie jestem pewien, czy ten Lasse jest lepszy, szczerze mówiąc. Ale spróbuję z nim pobiegać. Chodzi mi głównie o to, że moje pierwsze przejście X8 wprowadzało się do zgarnij Diglaive i maszuj Diglaive przez całą grę. Nawet jeżeli jest to fajne i zabawne, to chcę spróbować teraz czegoś innego, okej? A, o, czemu chcecie mnie spalać, znasz co? A, to była ta skala. Bong, 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 bong. Eldash, Eldash, Eldash. Muszę pamiętać, że mam Eldasha. Nie wiem. Mam gdzieś w głowie zapisane. Gram X-em, nie mam Eldasha. O Boże, ten laser jest dwukrotny. Note to self, nie używasz lasera na tym etapie. O Jezu, za wysoko jestem. Jestem za wysoko! Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek jak trzeba było aż tyle przechodzić, ale ja tej gry nie pamiętam, co widać. Żeby przechodzić go na 3 razy, nie wiem nawet co by się musiało wydarzyć, żeby trzeba było go na 3 razy przechodzić. Zgaduję, że za pierwszym razem trzeba by zdobyć jakiś upgrade, który jest potrzebny dalej w etapie. A za drugim razem mógłbyś chyba i tak mieć już kombinację wszystkiego. Nie, zastanawiam się, jak może być wymagane podejście 3 razy? Debil. Debil do debila. Zenem trochę lepiej się przechodzi ten fragment. A wiecie, czym jeszcze lepiej się przechodzi ten fragment? Tym, co zaraz kurwa zrobię, bo mam jakieś resztki IQ. Uno momento, por favor. Więc mówicie, że mamy segment, który się skróluje góra-dół. Gdyby tylko, kurwa, istniała jakaś postać, która może wisieć w powietrzu. Gdyby tylko. Gdyby tylko. Ty, no ja nie wiem. Icewell. Najgorsze jest to, że ja go miałem wcześniej przecież party. To nie jest tak, że ja teraz go dodałem. Coś. To jeszcze pytanie, bo zadawałem je wcześniej, ale wtedy chyba jeszcze nie było ludzi. W tej grze nie było loko, right? Doskonale. Nie znam, że. Gdzie jestem? W takim tempie to będę musiał zmienić na X, tylko po to, żeby HP i tutaj odnowić. O Jezu. Serio? Dobra.
Okej, te platformy będą spadać, nie podoba mi się to. Dobra, co my tu mieliśmy? Kojarzę, że tutaj był jakiś ten dziwny, śmieszny mech typu... że trzeba było kopiować niektóre boty, ale to chyba nie w tym miejscu. Unless? Za późno. A, trochę upgrade'ów. Metali, nie metali. Teraz właściwy segment platformowy. Nice. O Boże. Czego innego się spodziewałem? Szanowni, to nie mam pojęcia, czego innego się spodziewałem. Alright, nie mogę dwa hoverować. XD. Nie będę kłamał, to jest na poziomie Mega Mana 9. Wykalkulatorowane. O Boże. Tak, wcisnąłem przypadkiem przycisk od zmiany postaci zamiast te przycisku od Dasha. A tak było widać? O Boże, tam jest kapsuła. Nie podoba mi się, że tam jest kapsuła. Okej, nie było aż tak źle. Jak na to, jak w początku wyglądały te kolce, to poszło zaskakująco sprawnie. Jak się nazywał ten H-Armor? Bo mam wylew teraz i nie pamiętam. A. A! Invincible Dashing, cool. Spice. Hermes, okej. Okay. Bo i to pamiętam, że Ikarus. A nie byłem pewien, jak się Han nazywał. Jebeś na etap. A potem przypominasz sobie, że po tym, jak pobijesz bossa, to musisz jeszcze z niego uciec. XDD. To jest tak głupie. Jak teraz Gambik zacznie, to mam wrażenie, że pod względem projektu poziomów tak jak rzeczywiście jest momentami mocno upośledzona. Ale jeżeli chodzi o samą płynność, gameplay jest znacznie wyżej niż spore inne gier. Nie, to jest tak, że gra mi się przyjemnie, ale etapy mi nie pozwalają, żeby grało się bardzo przyjemnie. Coś w ten deseń. Nie wiem, jak to dobrze określić.
O. Dobra, nie dałeś na laserę. Nie tym razem. Świetny sińsko w sumie. Znaczy, to trochę tak jak ja zawsze mówię o tym o X6, że ja lubię grać w X6 nie dlatego, że ma dobrze zaprojektowane cokolwiek, tylko dlatego, że nie wiem, gra mi się w tego po prostu całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o sterowanie. Plus sporo pod kwestii designowych uważam, że X6 robi lepiej niż X5, mimo wszystko. Każdy jakiś nightmare effect, nie nightmare effect, nie będzie lepszy niż, dajmy na to, jak to cholera coś nazywa, Zero Stage 1. Chyba Zero Stage 1 to zabija mi jakąkolwiek przyjemność z grania w X5. Ludzie narzekający na donaty powinni zobaczyć, jak wygląda bossa w X5. O Boże, prawie próbowałem się tu ścianę trzymać. Mogę po prostu, dziękuję. Każdy etap z laserami w Meganerach mi zabiera chęć życia. Mam wrażenie, że któryś z etapów nie był aż taki zły pod tym względem, ale jednocześnie jak zapytasz się mnie... Nigdy. Jak zapytasz się mnie, który, to ci nie powiem. Jesus. Nie wiem, czy istnieje głupsza mechanika niż umieszczanie kolców w miejscu, gdzie gracz nie ma prawa ich zobaczyć. Wciąż jest to etap w zasadzie Mega Manach. Kurde, nie przypomnę sobie teraz, który etap był taki w miarę znośny z laserami. Bo przychodzi mi do głowy, że jakiś był. Nie ma taki. Come on. Ja tu się nie wyrobię daszem, by the way. Okej, nieważne. Nie jest żadne na dole kolca? Nie? Goddammit. Okej, tutaj kolejny segment pewnie, yep. X5 mam wrażenie, że momentalnie cierpi na to, jak mało jest apteczek. Wiem, że mam dwa paski życia i w ogóle, ale... Tego latającego trzeba aktem skopiować, a żeby jeden meta zdobyć w tamtej części etapu, czy gdzieś dalszej? W tamtej, doskonale, to już tego nie zabiję w tym podejściu. O Boże. In Before to jest ten metal, który trzeba było zrobić tym akcem. Okej, nie jest aż tak dobrze.
jest inny. Jest 17 razy gorszy. Apteczka, nice. Czy ja właśnie skipowałem przez... rękę? I wracasz to... O, baby! Cykl rzeczy, których nigdy nie chciałem usłyszeć. Nie, nie słyszę cię, zamknij się. O Boże. Zmieściłem się. Dobra, kurak. Kurak nie miał nic takiego gdzieś u siebie. W walce. O, wrzynka z Pokémonów. O, to Blaziken, o. Jak słyszę, że ktoś był bardzo prosty, to już szykuje się na restartowanie poziomu. O, pięknie mi to wyszło. Okej, okay, muszę pamiętać, że to trzeba pod kątem. Znaczy takie V robi. A co on tu robił? Zmieniał wysokość platform? Te. To było ciekawe. A, okej, okay, teraz ściana będzie nieużywalna, right? Kojarzę to z innej walki w tej grze, TBH. Ja bardzo się wyjebię na segmencie ucieczkowym. I będę musiał powtarzać cały ten etap z bossem włącznie. Bo mam ostatnie życie. Good fucking god. Nie no, nie mógłbym być aż tak okropnym graczem, prawda? Clueless. Dobra, nie jest ze mną aż tak źle, jak myślałem, że jest.
Zaraz wracam. Umiejętności na etap. A mi nie, jeżeli masz trzy postaci, to chyba normalne, że trzy umiejętności. Right? Right? A co ja dostałem właściwie? Za rare metal weapon tank. Life upa 3 nie mogę zrobić. Innych upgrade'ów do X. Raczej nie widzę, po co miałbym robić. No i naprawdę teraz się skończy na tym, że zacznę upgrade'ować 0 i pójdę pod Eglave'a. Nie ma life'a po prostu? Ha. Czyli tutaj czegoś po prostu nie mam. Zakładałem po prostu, że to będzie po 3. Ale jak nie, to nie. Stay select. The Twists to nie są Mavericki. A ja jestem osą Mavericków, ja jestem Maverickiem. I co mi teraz robicie? Booster Forest? Dosłownie zgaduję. Bambu panda. Jest tu pełno rakiet. Czego mogą chcieć Mavericki? Lules. O Boże. Czy te bloczki się czymś niszczyło? Raiden Morem. Doskonale. Jak to było? Odpowiedź, której nie chciałem usłyszeć? Od czego ja obydwałem? Dobra, jest Raidarmor. Tak ładnie pamiętam, że Raidarmor jest bardzo potrzebny w tym. W tym etapie. Nie wiem, czy dosłownie do każdej znajdźki nie było potrzebne. Nie spodziewałem się, że znikąd trafi na polski film z Mega Mana. Witam w czarku. U mnie Mega Mana swego czasu było bardzo dużo. Ostatni czasy odrobinę mnie, ale czasami też się zdarzy. A dzięki za follow. Dajcie mi wysiąść. O, właśnie. Czy ja właśnie... Nie.
Okej. Czasami da się 24 godziny wyścig, to też prawda. Czego mogę odstrzelić? Mogę. Teraz tak. Raid Armor mógł chodzić po kolsach, tak, doskonale. Czy ja mogę strzelać? Tak, mogę. To szczerze, że ten Raider nie dożyje tak długo, jak bym chciał. O Boże, a propos. Okej. Okay. Myślałem, że nie dam rady przekroczyć się, bo mnie zestanuje albo coś. Ale tak bezpiecznie to próbowałem zejść. A dobra. A czy ja teraz powinienem puścić tutaj Dan Mordoan? Tak to trochę wygląda. To się na niego załapać. Panie pogonetniki, tylko też, żeby nie było. Nie wiem, na ile one będą regularne. Więc to nie jest tak, że one będą zawsze jakoś się w dane dni czy coś. Bo dzisiaj to jest taki bardziej spontaniczny niż cokolwiek innego. Myślałem, że dam radę tu wyskoczyć. Czy fajne gierki, czy nie, to pewnie kwestia gustu. Ja na swój gust nie narzekam, ale dziwne było, że narzekał. O Boże. Okej. Okay. Pytanie za... Okej, tam widziałem kolce. Myślałem, że na to da się wskoczyć, dlatego próbowałem, ale ewidentnie byłby to spory błąd. Dobra, tam na dole coś było. Jednocześnie boję się. To nie jest tak, że jak przeskroluję sobie ekran, to Raider Armor mi zniknie, prawda? Prawda? Ja chujowy głos, bo nie obóz się mnie da. Witaj w chujowym guście. Nie zniknie, dobra, to zjadę sobie na dół, umrę od kolców, które z pewnością mnie tu czekają. A, this is fine. Denerwuje mnie, że ja widzę, że tam po lewej coś jest i nie mam pojęcia, co to może być. Jak tak zrobię, to się w kolce wjebie, to... To nie podlega żadnej wątpliwości. A, nie powinienem tego robić. No chyba Achner. Dostaję wczesne informacje, gaj. Kolci mnie, żeby to sprawdzić. Pożałuję tego, zdaję sobie sprawę. Czekajcie, czekajcie. Ja wiem, co robię. Ja wiem, co robię.
Clueless. Wiedziałem! Musiałem to sprawdzić, okej! No i nie ma szalmo, alright, alright. A nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Spróbuję uzyskać armor. Ten przecież nikt się nie FP. Więc nie ma chyba za bardzo jak, a wrócić na poprzedni ekran nie mogę. Nie do. Czy to na dole coś jest i dlaczego nie? Nie będę sprawdzał. Chyba będę musiał sprawdzić. Coś było. To jest dla Axla. To jest tak bardzo dla Axla. Tu jest sporo armora. Czyli tylko to możemy iść. Zresztą ja doskonale zdaję sobie sprawę, że ten, że w Xorcie jest bardzo dużo backtrackingu, Jezu. Potrzebuję zero. Dla precyzyjnego zabijania tego. O, dobra. Zastanawiałem się, czy mogę tam skoczyć, ale chyba nie. Nie wydaje mi się. Nie będę sprawdzał. O, dobra. This is fine. This is not exactly the finest, ale... czekajcie. Bo ja tam powinienem uskoczyć. Spada... Niewiele mi to raczej da, ale wskoczyć tu mogę. Okej, nie mogę. Bo wystąpił z Kirishu. Zdecydowanie nie było to strzelanie w kierowcę, zdaję sobie sprawę. Tam na górze jest kapsuła, znaki zapytania? I chyba nie mam do niej dostępu bez Raid Armora, więc whatever. Jest mema. Ah.
momentami kwestionuję perspektywę. O Jezu, ja na perspektywę już dzisiaj się nie ponarzekałem. Chyba oczywiste w którym etapie. Gro, czego ode mnie oczekujesz? Okej, tego oczekujesz po prostu. Nienawidzę, kiedy gra daje mi dasza na podwójnym wciśnięciu tego kierunku. Żebyście o tym wiedzieli. Przynajmniej będziesz mógł spróbować jeszcze raz przyjść z armorem. Okay, before weź przyjdź 0, bo 0 też jest potrzebny do któregoś upgrade'a. Czekam. Dobra. Potrzebuję jeszcze Fermora. Na razie to potrzebuję tego armora. Do dwóch aksla trzeba aż? Jesus. Twórcy czuli się głupio z tym, jak źle został potraktowany akt w X7, więc teraz X8 nagle jest znacznie częściej potrzebny. Niech zgadnę. Chwila, ja muszę tego skopiować? Tego tutaj? Paula. Czy ja coś skopałem? Już nie pamiętam, jak kopisz oddziału. Zebrałeś już. Znaczy nie pamiętam, jak się zmieniało po prostu, tak powiem. Bo z tego co pamiętam, mniejsza bitek to jest dosłownie zmieniają się w coś innego. Z menu. To. A. Hey, trans! O, model Albert XDD! Opcja, że z menu była zbyt oczywista i nie przyszła mi do głowy przez to. Hello. Ała. To bolało bardziej niż powinno. Dobra, to jeszcze raz. To jest problem, pewnie, że nie wyrobię. Dobra. Trochę mało HP mi zostało i to mnie niepokoi. O Jezu, to mi się nie udało. Dobra, tym razem nie popełnię tego samego błędu. Czy mogę? Dziękuję. Masz akcję, to możesz próbować. Wydaje mi się, że hover nie masz tyle zasięgu. Znaczy mogę spróbować, jasne, ale... Może źle pamiętam.
Chwileczkę, czekajcie. Najpierw wezmę platformę, wywalę do góry. Bo z niej będzie bliżej. A odstawmy jego. I co, że niby tak? Nie, no ni chuja. To nie jest do zrobienia hoverem. Chyba, że wyskoczyć z armora. O Boże, nie. Nawet nie blisko! Znaczy to, co chciałem zrobić, to wyskoczyć z Eidermora. O coś takiego zrobić. I to jest do zrobienia, I guess, bo nie próbowałem wcześniej ani wyskakiwać z armora, ani podskakiwać do góry armorem. Tak, to jest do zrobienia. Co dostajemy? Długie boty, czy nie się wydaje? Tak, długie boty. Oczywiście. Czy to co, hajdam z buce po prostu, czy mi się wydaje? Czy ja właśnie strzeliłem do... O nie, 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 nie. Nie strzelamy do Eidermora. Dobra. O nie, to i ktoś wiem, cześć, Oxide, witam. O jedno, nie. Okej, dobra. Hold up. Hold up. Hold up. Właśnie nie jestem pewien, co się stało, ale miałem takie natychmiast zapauzować grę. O Boże, nie podoba mi się to, co widzę. Bo wiem, że muszę tutaj puścić Eidermora dołem, ale nie jestem pewien, co dalej. I to mnie nie pokoi. A nie mam za bardzo jak tego na sucho sprawdzić. No well, chodźcie mi na żywioł. Wiedziałem. Wiedziałem, kurwa. Goddammit. Not gonna lie, nie przepadam za designem tego typu. Że trzeba robić na ślepo tak naprawdę. Teraz strzelałem chyba tak bardzo w kokpit jak się dało i niewiele to zmieniło. Chyba jednak osawę też mi się tak wydaje. Edo. O Boże, tutaj będę narzekał, że nie mam tego, że nie mam zero. No
Nawet nie blisko. Czy nie robisz czasowego Quickmana? Znaczy mam wrażenie, że czasami Quickmana mam ten mech, że one mi po prostu już przestały przeszkadzać, bo się ich nauczyłem. Znowu! Kto pana tu prosił? Mogę trafić? Dziękuję. No i wygląda w ogóle trzeba. A, Gatling. A, okej, on już sobie poszedł. Że w grze pokoju Mega Mana nie ma miejsca na taki też? I guess. Z drugiej strony... Jednocześnie mam trochę takie te... To w tylu Mega Mana się już pojawiło, że... Trochę przymykam na to oko. Domyślam się, że tam w tle jedziemy Raidenmorem. O Boże, metal. O, okej. Okay. To już wiem, gdzie jest metal do zdobycia tym Raidenmorem. Tutaj nie mam zamiaru sprawdzać, co jest. Ezo. Śmieszny ten Gatling. Zwłaszcza, że amunicji nie zużywa. Warning, warning, warning. Nie broń. Naaa. Zamrożę pandę. Panda 3? Ewa, gdzie jest Flame Burner? Czy broni to w ogóle nie zużywają misji? Czy mi się... O Jezu! Czy mi się wydaje? Oczywiście, że nie zużywają. A my nie najgadzamy za to, że są takimi pseudo-rapid-fire'ami. A wow, wow, holy fuck. Kojarzysz pandemonium jakiegoś paskudnego overdrive'a i tak się go boję? A tak, już wiem dlaczego paskudnego. Holy fuck, ile on mi zadał! Miałem jakieś 10 pasków HP na Axlu. No i teraz kosenka z X-em. Zafiksa można to... Znaczy...
tej chwili to ten, to bez różnicy aż takiej wielkiej. Bo mam więcej HP. Au, no bo nie mam. A, byłem za blisko? O. Czy mógłbym nie wdaszywać się pasowa ataki? A? Teraz już chyba overdrive. Au. No nie powiem sporo co do. A, daj mi to. Holy fuck! Ja co jeszcze przegram? No bo nie. Nie jest aż tak źle ze mną. Z podkreśleniem słowa aż, bo źle jest. Zero index. We are the best friends. Fighting Mavericks and Iris is dead. Nie wiem na ile to kwestia tego, że długo nie grałem, ja dwóch rzeczy nie zgadzałem w tym etapie? A? Ciekawe. Upon converting the machine code with the pit. Nie jestem pewien, czy to działa, tak myślę, że to działa. I tak się boję. No dwóch jest tutaj potrzebny doskonale. Czy ja wracam po Raider More itemy? Coś bardzo ciekawego. O nie. Czy tak naprawdę sterujemy Sigmą A? Nie no, nie pozwolę sobie. A już tu. Tylko teraz trochę przeraszuje bardziej, I guess. Jesus, ten wysoki skok jest tak dziwny, jak człowiek nie jest przyzwyczajony. Dobra, teraz skok nie spierdolić w jakiś dziwny sposób i w ogóle będę szczęśliwy. Te wybuchy mogłyby trwać się trochę krócej. Dobra, nie raszować aż tak może. W tej części aż tak bardzo nie aż właśnie to zmieniaj Shinji. No właśnie, chciałem też na to zwrócić uwagę. Przydałyby się jakieś apteczki do Raidermora. Niestety zdaję sobie sprawę, że apteczki nie działają na Raidermora. To nie ja też coś. I know, right? To znaczy, że jest to dobra gra? Znaczy co?
Wiesz co, jeżeli będę używał stuna takich teraz, to lepiej chyba, żebym go w ogóle nie używał. O Boże, błagam, błagam, powiedz, że tam nie trzeba było górą pójść. Jebać was. Czemu taka ataka jest? Why are you like this game? Brakuje mi opcji detail stage albo coś ten deseń. Nie, no ja nie mówię, że nie dam rady, tylko po prostu ten. Powtarzanie trochę się przedłuża przez to, że muszę wyjść specjalnie do tej selektora. Jakby wiem, że inne gry też tak miały, tak? Więc to nie jest. Coś mi się z kalbem szwankuje. Czy on się pasku? Chyba nawet wiem doskonale dlaczego, bo mamy bardzo mocno wgiętą wtyczkę. Ale jednocześnie to nie jest do końca tak, że mamy jakoś co z tym zrobić. Musiałbym pewnie podpatrzeć, jaka to jest wtyczka i czy potencjalnie da się gdzieś podobny kabel kupić. Nie mogę. Nie mogę, stary, to jestem dosłownie ja. Dobra, gra mi chyba daje znać po prostu, że na dzisiaj to jest dobry moment, żeby skończyć. Wstępnie myślę, że w środę jeszcze jakoś X8 wrzucę, też jakoś tak bliżej 10. Ja się zobaczę. A na dzisiaj sobie skończymy. Dzięki wam za przybycie pomimo nagłego niezapowiedzianego streama i trzymajcie po. Cześć.